To jest główne wydanie faktów. Co jeszcze u nas? Dolnośląskie supergminy. Oraz najnowsze wieści z sąsiadowic na Ukrainie. Nie każda gmina to supergmina, ale aby na takie miano sobie zasłużyć, trzeba zdobyć uznanie własnych mieszkańców. Taki właśnie plebiscyt na śląską supergminę organizuje miesięcznik Wrocławianin. Startują zaś samorządowcy z Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Dziś poznaliśmy zwycięzców plebiscytu, czyli te gminy, które otrzymały najwięcej SMS-ów z poparciem mieszkańców. Paweł Wilk. Od dziesiątków rankingów, plebiscytów i konkursów ten różni się zasadniczo. Supergminę wybierają nie zacne kapituły, eksperci czy dziennikarze. Głosują sami mieszkańcy, a tych oszukać się nie da. Ten tytuł to oznacza przede wszystkim, że jest to gmina, którą ludzie kochają. Gdzie chce się żyć, gdzie chce się mieszkać. Każdy samorządowiec chciałby stać na czele supergminy. To zadanie, choć miłe, nie jest wcale łatwe. Niektórym brakuje pieniędzy, innym zdolności, a wszystkim uprawnień do decydowania we własnych sprawach. Zmierzamy ku temu, żeby samorządy tych kompetencji miały jak najwięcej. Dziś we Wrocławiu spotkała się dziesiątka wójtów i burmistrzów supergmin. W plebiscycie dwa pierwsze miejsca zajęli samorządowcy z Opolszczyzny. Trzeci był Gryfów Śląski. Od początku tego plebiscytu byliśmy w czołówce, no ale na finiszu już chyba mieszkańcy czuli bardzo święta i nowy rok i już coraz mniej głosowali. Miejsce czwarte, Bielsko-Laskowice. Zdobywcę tego wysokiego miejsca postanowiliśmy sprawdzić. Oczywiście zgadzam się z tym zdaniem, ponieważ mamy Centrum Kultury, które organizuje jakieś ciepło dla dzieci, różne zabawy, konkursy, gdzie są nagrodami słodycze. Mamy też pływalnię miejską, gdzie tutaj na terenie no, nie ma najbliższej takiej. Jest dużo placy zabaw dla tych dzieci, przedszkola są. Bezrobocie w Wielczu-Laskowicach jest niewielkie. Miejsca pracy zapewniają fabryki takie jak Toyota czy Autoliv. Gmina ma się więc czym pochwalić, podobnie jak cała finałowa dziesiątka plebiscytu. Fakty, Paweł Wilk.